much. What's up, yo, bro? How you doing? Oh, I got no idea how I got here, bro. The destination is on your left? Where is the... Then, you will arrive at your destination. Okay, my boy, I'ma turn right. But I don't see my destination. It ain't here, bro. It ain't here, my destination ain't here, bro. Amber Expo, tam będziecie mieli targi fitness. Bro, 23-24 będę na... You have arrived. Fit Power Gym. Europe Sport Power. Europe Sport Power. Amber Expo Gdańsk. Jestem. 23-24. Wbijajcie. Zbić pionę. American Ninja Warrior. Robimy training. Season 1. Jak tu się parkuje? Yeah. I feel good, bro. Yeah. That's a good sweet spot, mate. That's a sweet spot for that right there for me. That's a very, very good spot. Damn, do I feel energized today? Czy ja coś... Naćpałem się, bro? Did I take some drugs or something? Najśmieszniejsze jest to, że nawet tego nie mówię do kamery, tylko do siebie, bro. Czasem jestem dziwny. Sometimes I'm weird, bro. But sometimes I'm really serious, bro. But not today, bro. Oh, yes, of course. Czajcie, że przeczytałem Zoltar, przeczytałem Escape Room, Speed Stop, a nie przeczytałem Movement Arena, które jest zaraz obok, nie? Jesteśmy w środku, weszliśmy na Movement Arena i teraz słuchajcie, tak, będzie ze mną, będzie mi asystować dzisiaj Marcel i Tomek i mamy trzy główne strefy, bardzo fajna salka. W ogóle jak to wygląda? Pierwsza salka to jest salka, część taka, strefa parkurowa. Tutaj macie całą strefę z trampolinami, air track, tam dalej są trampoliny, tu macie całą wielką strefę do kalisteniki. Trzy poręcze na dipy, czyli można przeskakiwać z jednej poręczy na drugą. Sala fitness, jakby ktoś był zainteresowany, może jakaś piłeczka, pilates, coś, yoga, ej, drabinki, flagę można zrobić, wszystko co się zechce. Tutaj jestem ja. No i podobno... Co to było? W 2016 to była pierwsza salka? 16 stycznia. Weszliśmy tutaj i już jesteśmy 3 lata. Nauczymy się. I czego będziemy się uczyć dzisiaj? No cóż, nauczę się jakichś podstawowych technik. Parkour, czyli przemieszczania się. Przebiegniesz sobie taką naszą trasę. Taką, tutaj jest taka jakby Mario trasa. I wczoraj robiliśmy zawody w takiego speeda, czyli na prędkość. 11 sekund kolega przebiegł. Zobaczymy ile to jest. 11. Tak, 11 sekund. Hop, hop. To naprawdę każda rozgrzewka tak wygląda? Wracam do tego. Do tych swoich instynktów. Takie małpy. No ale technika odbijania dobra, nie? Lewa, prawa, lewa. Woo! A, dobra. To już trzeba mieć ten... W sensie czuć tą precyzję, nie? Dobra, uff. Nie zawiodłem internautów. Woo! Wolę, weź! Próbować tego skoku, możesz po prostu przeskoczyć. Ja tak bardzo chcę. No właśnie. Na Instagrama nagrywamy AJ the Polish American. Lecimy na Instagrama. Relacja ma z tego co pamiętam 16 sekund, więc spróbuję to wcisnąć w jedno. Skup się. 3. Poszło. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Show us gone! Do końca! Jest! 15! 53! Ale już się połamałem!
Ostatni skok, skręcona noga. Przede pewnie do 14 sekund, bo tam miałeś taką perturbację i w zasadzie, ponieważ że całość robiłeś w szybszym tempie, to jakbyś wiesz, wszystkie błędy eliminował. Ale hit, nie, więc już... No na tym polega parkour, dopracowuje się, nie, to te hiki. Będę lajpował, spoko. Tutaj chłopaki wpadli w ogóle specjalnie dla mnie, zobaczyli, że tutaj jestem i przyjechali, bo byli w Gdyni. Tak, wczoraj byliście na tych zawodach, tak? Dokładnie wczoraj. No, byli wczoraj na zawodach, już byli w Gdyni i tutaj przyjechali, bo widzieli, że na Instastory są, także... Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Albo na plecy. Co za typ? Masakra! No nie zrobię tego, ty. Moi drodzy, to było... It's been a pleasure working with you. Te dwa lata były wspaniałe. Nie zrobię tego w życiu. Nie, to co ty? czekaj. Polecisz. A ty? Zginę, umieram. Broda! Po męsku teraz. No masakra! To jest jak za każdym, naprawdę. No właśnie, jeszcze zabijesz zaraz. Na spokojnie, ostatnia misja na dzisiaj. Bo tak dobrze idzie, robimy berka, czyli taki klasyczny. Czasem są challenge, na przykład w internecie oglądałem berka. Czyli bez tego, tak? Tak, bez rusztowania, bo tutaj można, wiesz, coś się obetrzeć i tak dalej. Bo dobra. Raz, dwa. Ale tam go dobrze, właśnie chciałem. No tam, ja się zastanawiałem, czy wchodzić, czy nie? Na tej ściance. To było dobre. Kurde, ja przyspieszyłem. Złapał mnie. Ready? Go. Jeden, dwa. Już bym cię tu miał, bo wiedziałem, że ty zaskoczysz. Już tak chciałem, ale sobie myślę, kurde, zahamujesz? Parę, gdzie wpadnie lowe skrzynie. Także no. Także okej. Okay. Jest spoko. Fory dla nowicjusza. Dobra. Ale fajna beka, tylko ja czuję, że tu jest śmierć na każdym kroku, nie? Trzeba uważać, trzeba na takich prostych przeszkod. A ja to właśnie. Start do przód. I tam skończymy, bo schodzimy z tej, z parkura. Jest parkour zaliczony, jesteś oficjalnie tracerem. Ja to w ogóle najwyżej jeszcze dokończę sobie trening za chwilę. Ten. No, a jeszcze front flipa spróbujemy zrobić. Dokładnie. Przerwa na szamę, jaglana z indykiem, do tego pomidory i dwa ogórki. Oczywiście ta obieraczka moja słynna. Paliwo musi być. Znaczy to jest takie bardziej wszechstronne, nie? Bo na przykład tak. nie są to same trampoliny, nie są to same drabinki do ćwiczeń, tylko jest wszystko razem, no to takie bardzo kompleksowe miejsce, nie? Więc spoko. Małpi guy dla dużych dzieci, podsumowując. Małpi guy dla dużych dzieci, to jest każdemu potrzebne. Musicie obudzić tego dzieciaka w sobie. Tak, to jest, widać, tak. Że każdy ma w środku, no jak właśnie. Te przeszkody, na początku się wydaje, że nie można nic zrobić, ale jak zaczynasz skakać, to... Tak, od razu się chce, ciekawie się robi. Tak samo kalistenika. Jest materac? Jest, aj. Przecież 2 metry, a mógłbyś metr przelecieć i byś zyskał wysokość, nie? Nie! Super Saiyan poziom. Uaa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 a
Dobrze! Tak! Dobrze! Do pompki! Taki kadr. O, super! Mówię, to jest gimnastyka już. Już nie mam siły, mogę. Wystarczy. Na dzisiaj wystarczy. Back zrobiony. Następnym razem uczę się właśnie tego, czyli back i front. A na razie wystarczy. I w tym miejscu jeszcze wspomnę, że 16 lutego, sobota, tak, tego lutego 2019 jestem w kawiarni Hashtag w centrum Warszawy.
Także zobaczcie to na stronie, jest wydarzenie AJ The Polish American, spotkanie z widzami od 11 do godziny 13. Zapraszam, mam nadzieję, że zrobicie sobie ze mną fotkę pamiątkową i zepniecie łapę. No i jeżeli pomysł ze spotkaniami z widzami wam się podoba, chcielibyście, żeby było ich więcej, zostawcie łapę do góry, zostawcie komentarz i subskrybujcie kanał, to będzie ich więcej. Ty, przeszły się trochę.